Witam Państwa serdecznie. Mam zaszczyt powitać Państwa na 11. wydarzeniu Narodowe Czytanie. No jest nam ogromnie miło, że możemy spędzić czas tutaj. Witamy serdecznie. Wydarzenie jest organizowane pod honorowym patronatem prezydenta miasta, pana Michała Glitwiniuka. Organizatorami jest oczywiście prezydent miasta Biała Podlaska, pan Michał Glitwiniuk i Miejska Biblioteka Publiczna. Jest już 11. edycja Narodowego Czytania. Dwa lata temu nie mogła się ona odbyć w normalnej formie, więc czytaliśmy online. Rok temu już na szczęście sytuacja epidemiczna pozwoliła, by odbyła się w amfiteatrze, a dzisiaj w pięknym założeniu zamkowo-parkowym miasta możemy to przeprowadzić. Także bardzo się cieszę, dziękuję Państwu za przybycie. No i zapraszam do uczty duchowej, która dzisiaj się skończy późnym wieczorem, bo nie tylko Narodowe Czytanie, ale także Zemsta Nietoperza w amfiteatrze, więc tej uczty duchowej będzie więcej. Narodowe Czytanie to przede wszystkim wspólne czytanie. To piękne spędzanie razem czasu, które niegdyś stanowiło najpowszechniejszy zwyczaj, który tak uporczywie jest wybierany przez wszechobecność w naszym życiu mediów. Wspaniale zatem, że potrafimy takimi akcjami jak dzisiejsza przypominać sobie o jego wartości. Bardzo cieszy mnie osobiście wybór Mickiewiczowskich ballad i romansów, dlatego że sam ze swoimi dziećmi od lat czytuję między innymi panią Twardowską i z własnego ojcowskiego doświadczenia zapewniam, że wciąż także najmłodszych śmieszy, tumani, przestrasza. Same ballady są wyjątkowym dziełem literatury, bo przecież tak nieoczywistym. Nie mają charakteru moralizatorskiego, nie stanowią prostej przesłanki edukacyjnej, a jednak zaszczepiają w nas historie, które zmuszają do refleksji, a wyrażane są mistrzowską poezją wieszcza Mickiewicza. To były książki o namiętności, to były utwory, które mogły sprowadzać na złą drogę. Więc Adam Mickiewicz jako twórca młody romantyk, buntownik, był tak naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczny. No a ci, którzy poszli za jego śladem, pokazali, że faktycznie taki młody buntownik może zmienić epokę. Tak się stało. I szanowni Państwo, tym właśnie programowym utworem jest ballada Romantyczność, której pierwsza wersja powstała najprawdopodobniej między 10 a 22 stycznia. To ważne, dlatego że niewiele wiemy o genezie powstania wielu utworów 1821 roku, a o tym wieszcz pisał w liście do swojego przyjaciela Jerzego, Józefa Jerzewskiego. I do dziś zachowały się rękopisy tej ballady. Adam Mickiewicz, ballady i romanse, Lilie. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabija pana. Zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przy ruczaju, grób lilią zasiewa, zasiewając tak śpiewa. Rośnie kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko, jak pan leży głęboko, ty tak rośnie wysoko. Ty żeś to w nocy? To ty, Jasieńku, ach, i po śmierci kocha. Tutaj pomaleńku, czas ich słyszy macocha. Niech sobie słyszy, już nie ma ciebie, już po twoim pogrzebie. Ty już umarłeś? Ach, ja się boję. Czego się boję, mego Jasieńka? Ach, to on, lica twoje, oczki twoje. Twoja biała sukienka. Zostań, siłolupa, ze mną. Chateczka moja stąd niedaleka. Pośrodku gęstej leszczyny. Jestem dostatkiem owoców, mleka. Jestem dostatkiem zwierzyny. Krzyknie starszy zbójca i spędza bandę precz z drogi. Ja mam żonę, u mojej żony jest synek, taki maleńki.
popatrz w kontrakt Mefistofilu. Tam warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo 3 razy zaprząc ciebie do roboty. A ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do joty. Patrz, oto skaczmy go. Koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, a koń niech z kopyta utnie. Skręć mi przy tym biczyk z piasku, żebym miał czym konia chłostać. I wymuruj gmach w tym lasku, by miał gdzie na popas zostać. Gmach będzie z ziarnek orzecha, wysoki, pod szczyt krępaku. Z brud żydowskich ma być strzecha, pobita nasieniem z maku. Patrz, oto na miarę ćwieczek, cal gruby, długi 3 cale. W każde z makowych ziareczek wbij mnie takie 3 bratnale. Mefistofel duchem skoczy, konia czyści, karmi, poi, potem bicz z piasku utoczy i już w gotowości stoi. Twardowski dosiadł biegusa, próbuje podskoków, zwrotów, wstępa, galopuje, kłusa, patrzy, aż i gmach już gotów. No, wygrałeś, panie Biesie, lecz druga rzecz nieskończona. Trzeba skąpać się w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, aż zimny pot na nim bije. Lecz pan każe, sługa musi. Skąpał się biedak po szyję. Wyleciał potem jak z procy, otrząsnął się, parsknął raźnie. Teraz jużeś w naszej mocy, najgorętszą odbył łaźnię. Jeszcze jedno, będzie kwita. Zaraz pęknie moc czartowska. Patrzaj. Oto jest kobieta. Moja żoneczka, twardowska. Ja na rok u Belzebuba przyjmę za ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja luba z tobą jak z mężem zostanie. Przysiąż jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, już cała ugoda na nic. Diabeł do niego pół ucha, pół oka zwróci do samki. Niby patrzy, niby słucha, tymczasem już blisko klamki. Gdy mu Twardowski dokucza, od drzwi, od okien odpycha, czmychnąwszy dziurką od klucza, dotąd jak czmycha, tak czmycha. Dziewczyno kochana, dziś na te Dąbrowy z kolegami z rana przybyłem na łowy. I trafić nie mogę, gdzie leży miasteczko. Wskaż proszę mi drogę, piękna pastereczko. Czy prędko już z lasu ta ścieżka wywiedzie? Jeszcze pan zawczasu do domu zajedzie. Na polubne drzewo, koło drzewa brzoski. Stąd droga na lewo, tam, około wioski. W górę przez zarostek, w prawo ponad rzeczką, tam młynek i mostek. I widać miasteczko. Panicz podziękował, tulę rączką ścisnął, w usta pocałował. Na koniku świsnął, siadł, ostrogą spina. Nie widać młodego, westchnęła dziewczyna. Ja nie wiem dlaczego. W gaiku zielonym dziewczę rwie jagody. Na koniku wronnym jedzie panicz młody i woła z daleka. Pokaż inną drogę. Za wioską jest rzeka, przejechać nie mogę. Jeżeli nocną przybliżysz się dobą i zwrócisz ku wodom lice, gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą i 2 obaczysz księżyce. I jeszcze raz dziękuję bardzo. I zapraszamy na drugi rok.